Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Dobry wieczór, Grzesiu, dobry wieczór Wam, widzowie. Cześć, witam Was, witamy Was bardzo serdecznie w imieniu swoim i świetnego Mikołaja, który dba dzisiaj, jak co tydzień zresztą, o nasz komfort i ogarnia nam. Ha, ha, ha. Cześć, Miki. Cześć, Miki. Słuchajcie, Chris, ja jestem za tym, żeby to dzisiaj szybko i sprawnie, bo mamy mega temat, a mamy też parę rzeczy Wam do przekazania. Przede wszystkim zaczynamy tak. Może od sponsorów. Od sponsorów. Znaczy, no dobra. Dobra. Dzięki którym istniejemy. Dobrze. Kochani, nasz odcinek oglądacie dzięki przede wszystkim naszemu mecenasowi Sadowski Music Group. To przede wszystkim właściciel takich marek jak Keystore, czyli sklep muzyczny ze wszystkim, czego potrzebujecie, czy MIDI 24, sklep internetowy z podkładami muzycznymi wszelakich gatunków SMG. To również produkcja muzyczna, produkcja eventów, koncertów oraz licencje na publiczne odtwarzanie. Więcej informacji o nich znajdziecie oczywiście na stronie www.sadowski.pl oraz na stronach konkretnych marek. Właściciel marki SMG Robert Sadowski jest również producentem i kompozytorem, a jego produkcję znajdziecie na kanale YouTube, do którego Was serdecznie zapraszamy. Sadowski Music Group na YouTubie. Portal apton.pl to niezmiennie nasz patronat medialny. Wszystko ze świata sceny, sprzętu, instrumentów i muzyki znajdziecie właśnie na stronie apton.pl. Zapraszamy na ich profil na Facebooku oraz oczywiście na stronę apton.pl. Pięknie dziękujemy. I nasi patroni, bez których byłoby ciężko na ten program prowadzić. Nasi patroni to oczywiście w tym tygodniu Damian Wojtek, Jacek Hambake Kafe, Mateusz Tomek, Roman Paweł, Marcin dwa razy Krzysiek, Rafał Jan, Krzysiek znowu Janko, Weronika, Dawid, Joachim, Łukasz, Marcin Tomek, Maria, Paweł i Miku Ski. Bardzo Wam, kochani, dziękujemy. Ja za każdym razem przypominam wszystkim, abyście zobaczyli tą platformę, nie tylko ze względu na nas, ale ze względu na to, że to jest fantastyczna i współczesna metoda wspierania takiego pozytywnego i realnego artystów, bo na tej platformie możecie wspierać też muzyków, ludzi z pasją, z projektami i między innymi nas, czyli patronite.pl, łamane przez nasetkę, za co będziemy Wam dozgodnie wdzięczni. Dokładnie, poza tym no, wy też zyskujecie na tym dużo, bo przede wszystkim dostęp do naszego VIP roomu, gdzie są w tej chwili już wszyscy nasi goście. Spotykamy się tam co wtorek o godzinie 20 na takim zamkniętym spotkaniu i rozmawiamy sobie o produkcji, odpowiadamy na wasze pytania, radzimy się. Generalnie fajna grupa ludzi, która chce dzielić się swoją wiedzą. Więc zapraszamy Was tym bardziej. Zapraszamy Was na nasz profil, oczywiście na Facebooku, na Instagramie i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Patrz, tu się konkurs przewija już, Grzesiu. Tak. Konkurs. I przypominamy o konkursie, który ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu. Konkurs Heinrich Concept. Do wygrania tam są takie uchwyty, które przygotował. I wystarczy się zalogować na stronie w zakładce konkurs na setkę.pl. Podaj swój adres mailowy, tam jeszcze są jakieś lajki i to jeszcze trwa godzinę. I do godziny 9 te zgłoszenia są aktualne. I o 9 rozlosujemy, więc pewnie informacja o tym, kto wygrał, zostanie ogłoszona jutro na Facebooku pewnikiem i wygrani też dostaną to mailem. Coś jeszcze ominęliśmy? Warsztaty, warsztat nasz.
A, warsztaty, super. Słuchajcie, w ogóle widzieliście pewnie naszą ankietę. My to wszystko, a głównie Mikołaj przewertował, pokazał nam to w słupkach. My wszystko tam obejrzeliśmy i oczywiście przygotowujemy dla was coś, co jest wynikiem jakby tego, co nam powiedzieliście. Więc co możemy powiedzieć, Grzesiu? No, że będzie to trwało 3 dni. 23-25 lipca. Tak jest. Piątek, już sobota, sobie. Niedziela. Będzie się to działo u mnie w Audioplanet pod Bytowym Włąkiem, czyli na Kaszuby trzeba się wybrać, ale śpicie na miejscu, ognisko na miejscu, kiełbasa i te sprawy, tofu dla wegetarian, tak jak i dla mnie. Co jeszcze możemy powiedzieć, Grzesiu? Możemy powiedzieć, że jeden dzień cały moduł będzie prowadziła Kasia Kejtrościńska. Dokładnie. Którą zaprosiliśmy. A my resztę, drugi i trzeci dzień. No, będzie fajnie. Wszystkiego się dowiecie na dniach. Przygotowaliśmy naprawdę kawał, myślę, fajnej roboty. Myślę, że wam się spodoba. Wyjedziecie przede wszystkim z wiedzą. Zapraszamy was do zasubskrybowania naszego newsletera, czyli wpiszcie się na naszą listę na setkę.pl. Wtedy będziecie dostawali wszystkie informacje, co, łącznie kiedy, gdzie i tak dalej. Chyba wszystko, nie? Tak jest, mój drogi, zapraszam cię bardzo serdecznie do zapowiedzenia naszego gościa, bo ja już się nie mogę doczekać. Ja też. Kochani, oczywiście wszyscy wiemy, kto jest dzisiaj naszym gościem, ale tylko tak gwoli ścisłości. Producent muzyczny, aranżer i kompozytor, a także instrumentalista i realizator nagrań. Odpowiedzialny za sukces takich albumów jak Granda Moniki Brodki czy Małomiasteczkowy Dawida Podsiadło. Wśród innych artystów, którzy przez lata powierzyli mu swoją twórczość, są m.in. Mela Koteluk, Magda Fem, Sarsa, Sana, Kamp, Artur Rojek, Muniek Staszczyk czy Lechia Nerka. Za swój wkład w brzmienie współczesnej muzyki był wielokrotnie nominowany oraz nagradzany Fryderykami. Wszyscy już oczywiście wiedzą, o kim mowa. Bartosz Dziedzic. Zapraszamy cię, Bartek, do nas. Halo. Cześć. Cześć, Bartku. Dobry wieczór. Cześć. Bardzo nam miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Mi również miło. Chris, zaczynaj. Dzisiaj twoja kolejna. Pierwsze pytanie. Super, super. Właśnie chciałem cię o to zapytać. Bartku, bardzo dziękuję za to, że jesteś z nami. I pytanie pierwsze. Przeczytałem parę rzeczy, wiemy czego nie zadawać, jakich pytań nie zadawać, ale to jedno chciałbym zadać. Widziałem, że mówiłeś niejednoznacznie, że zapraszasz, jakby zachęcasz wszystkich producentów do tego, żeby miksowali sami własne utwory. Bardzo mi się idea podoba w ogóle, uważam, że to jest częścią procesu w ogóle i proces miksowania w tej chwili jest cały czas, bo nagrywamy, miksujemy, dokładamy ścieżki, cały czas miksujemy, więc ten miks trwa od początku do końca. I chciałbym z tobą trochę porozmawiać o tym, bo wielu ludzi zadaje bardzo podstawowe pytania. Bardzo często to są jakieś takie kwestie EQ. Mało ludzi myśli o tym, że zamiast EQ możemy na przykład zmienić mikrofon, ustawić go inaczej, czy coś z tym zrobić na początku, więc ten cały proces produkcyjny to zdajemy sobie sprawę, że to jest trochę więcej elementów niż samo te decyzje mikserskie. Jak ty to postrzegasz? Jak to wygląda u ciebie właśnie w procesie produkowania płyty? To znaczy, ja teraz pracuję akurat od kilku lat w taki sposób, że prawie że nie używam tych technik studyjnych, mikrofonowych. Używam mikrofonu czasami do gitary i do głosu i to wszystko. Czyli okay, robię ostatnio, po prostu robię dużo rzeczy w komputerze. Więc już nawet sobie ostatnio pomyślałem, że muszę nagrać pianino, być może. I sobie pomyślałem, kurde, przecież ja tego nie umiem zrobić, nie? Jak to się robi? Już tak dawno nie nagrywałem, że zacząłem googlować w ogóle, jak ja mam to zrobić, bo już po prostu faktem jest, że i tak nie nagrywałem zbyt często pianina w życiu, może raz. Ale wiecie, o co chodzi, jakby już dawno zapomniałem o tym, że używa się mikrofonów. Także to nie jest chyba do mnie pytanie teraz, bo ja po prostu jakby rozumiecie, nie używam tego. Ale jak to robić? Na przykład jak wybierasz barwę jakąś syntetyczną czy opartą na samplach, czy będziesz starał się, aby ona jakby z natury swojej brzmiała najbliżej tego, co przedstawia to siebie jakby wyobraźni twojej, to widzisz, czy będziesz bardzo mocno ją korygował potem wtyczkami i takimi rzeczami? Jak to wygląda? No słuchajcie, mi się wydaje, że to jest ogólnie bardzo trudne.
I przez lata dopiero zaczynasz jakby łapać kolejne sznurki w tym wszystkim. Najpierw po prostu bierzesz pierwszą barwę z brzegu, która ci przypomina jakiś hit najczęściej, nie? I tylko dlatego jest fajna, bo ona ci coś przypomina. To jest jakby taki początek, nie? Co oczywiście jest okej, wiadomo. Potem jest coś takiego, że zaczynasz robić sam barwy, ale trochę nieświadomie, czyli tam trochę przypadku jest w tym. A trzeci etap to jest, że mniej więcej wiesz, co chcesz i umiesz to zrobić. No to jest najtrudniejsze. Czy ja jestem na tym poziomie? Nie wiem. Mi się wydaje, że może jestem na tym poziomie, ale na pewno na samym początku. Czyli wiem z grubsza, co mam zrobić, żeby uzyskać to, co chcę, ale zazwyczaj to nie wychodzi. No słuchaj, jak słucham twoich produkcji, to nie mam tego wrażenia, więc cokolwiek robisz to dobrze, no bo i dobrze się tego słucha i jest dużo inwencji dla mnie w tym. I mówisz też, że w ogóle muzyka pop ostatnich lat jest bardzo kreatywna, z czym się właśnie zgodzę, więc masz jakoby dość duży wkład w ten efekt. Tak, znaczy ja rzeczywiście najwięcej, może ostatnio trochę mniej, ale jeszcze jakiś czas temu najwięcej ciekawych rzeczy słyszałem w popie. Nie tylko mówię tak. O jakby produkcji muzycznej, takim miksie, masteringu, bo to wiadomo, ale też nawet o takiej kreatywności muzyków, kompozytorów, że tam były to można było spotkać najwięcej kreatywnych takich rzeczy, gdzie dla mnie takiego gościa znudzonego już muzyką trochę, już słucham tej muzyki już, nie wiem, ile, 30 lat, to wiecie, wyłowić coś, co jest dla mnie ciekawe, to jest trudniej, jak się słucha 30 lat muzyki. Więc najczęściej wyławiałem takie rzeczy w popie. No to w sumie jest ciekawe, no bo to też jest, tak jak teraz o tym myślę, to jest chyba jeden z niewielu gatunków, który nie ma ograniczenia, nie? Bo tam masz po prostu, tak, możesz... Tak, dokładnie. Znaczy stało się to, co, wiecie, no jakieś miałem taką porównanie, nie wiem, czy to jest poprawnie polityczne, że pop to jest PO, a alternatywa to jest PiS, nie? Ładne. I chodziło o to, że jeżeli będziesz z alternatywy, będziesz tak dziwnie ubrany, wiecie, tak dziwnie, nie? I pójdziesz na imprezę, na koncert Dody na przykład, to oni cię przyjmą i będziesz mógł się bawić razem z nimi. Natomiast jeżeli ubierzesz taką mini i czerwone szpilki i pójdziesz, jakaś dziewczyna pójdzie na imprezę jakąś alternatywną, to ją po prostu zlinczują. Więc wiecie, co chodzi, że jakby ten świat popowy jest dla mnie taki bardziej prawdziwy jednak. Tam nie ma takiego zakłamania, nie jest tego, no. Ciekawe, bardzo trochę ciekawe. Tak, ale też z drugiej strony, no jednak no, łączysz to skutecznie i w ogóle jest teraz taka ta moda, mnie się ona strasznie podoba, na takie właśnie popową odsłonę alternatywy, tak? Pytanie, czy to jeszcze jest alternatywa, czy to już jest pop, bo to jest też bardzo śliska granica w sumie, nie? Bo trzeba chyba rozdzielić pop od mainstreamu, nie? Jakby. Albo tak. Mainstream... No tak, tak. Znaczy, no, znaczy to nie jest wina tych artystów popowych, że są w mainstreamie, prawda? Jeżeli tak się... Oni się po prostu stali mainstreamowi. Tak, tak. No, natomiast wracając do tej kwestii miksowania, to faktycznie, bo to też jest mi bliska ta zasada i nie wiem, czy się zgodzisz, że w zasadzie sam miks już powstaje na etapie produkowania piosenki i jej aranżowania. Ja nie wyobrażam sobie jakby wrzucania instrumentów do worka, nie łapiąc ich w proporcjach, nie dodając efektów, które chcą. Tak, i potem tak. Ten miks tak na końcu już jest tak naprawdę tylko złapaniem poziomów tych takich ostatecznych, nie? No tak, i nawet nie wiem, czy to jest prawda, oczywiście, bo my tu żyjemy trochę w innych warunkach, ale kiedyś tak się mówiło, że te wielkie gwiazdy typu Michael Jackson w studiach nagrań analogowych, to oni pracowali, tam jakby te budżety były inne i oni pracowali na piosenkach, które są na taśmie, na stole rozłożone, tak jak my pracujemy na komputerach, czyli ta piosenka tam stała i stała, miesiąc ona tam stała i oni mieli czas, żeby ją tam cezulować, tak jak my cezulujemy, odpalając projekt, prawda? Tak. Codziennie rano coś tam poprawisz. Tak. No ja wiem, że Sweden, który robił Jacksona, wysławił się tym, że on zawsze pracował na kopiach, czyli jak tylko coś nagrał i mówiono, że to był ten take, to on tą taśmę w ogóle kopiował, schował i tak naprawdę ona wychodziła tylko na ostatni miks, bo on oszczędzał jakby magnetyzacji tej taśmy i starał się, wiecie, tak audiofilsko do tego podejść,
Więc zawsze robił wszystko na kopiach, kopii, robił swoje ruchy, automatykę, dogrywał też na kopiach i dopiero potem wszystko wysuwał, 3 sztudery naraz, 24 razy 3 i leciał. Nie? To tak jak no, my teraz... wysyłamy demówki w formie MP3. Nie? No właśnie. Wiecie, że to MP3 potem będzie trochę lepiej, a to dopiero usłyszysz, jak kupisz w Empiku. Nie? Dokładnie. No tak. Dokładnie tak jest. Nie. Proszę. Sprawdzasz, jakby zastanawiasz się w ogóle w czasie produkcji, jak coś będzie brzmiało na Spotify'u versus Wave versus CD czy coś, czy to w ogóle przechodzi przez głowę, czy to w ogóle nie ma znaczenia. Wiesz co, ja nie robię raczej masteringów i miksów też nie robię, więc zostawiam to po prostu ludziom, którzy się na tym znają. Wiem, że jest jakaś strona, na którą się nawet kiedyś logowałem, bo Muńka chyba miksowałem i masterowałem, pole, to zrobiłem to wtedy, że zalogowałem się na jakiejś stronie, wrzuciłem tam utwór i mi pokazało, jak bardzo ściszy mi Spotify, Tidal i tak dalej. Tak. Próbowałem tak, się z tym bawić, ściszyłem, podgłośniałem. Nigdy nie obserwowałem, żeby nic mi nic nie zrobił. Zawsze mi ktoś coś robił. To się nie uda. Mówią, tak, żeby się tym nie przejmować ponoć. Za bardzo, no. Tak. Okej, czyli oddajesz miks komuś. Co dajesz? To są ścieżki z wysmażonymi efektami, wszystko jest zawarte, czy jakieś alternatywy wysyłasz? Jak to jest? Stemy? No, daję stemy, czyli no różnie, to 6, czasami no, może gdzieś tam 8 śladów maksymalnie. Okej, bębny masz, rozumiem, w stereo, czy są jeszcze rozbite na poszczególny kick, snare? Są stereo, wszystko jest stereo, bo ja pracuję na Abletonie. A Ableton zawsze robi stereo, nawet ktoś jest mono. Chyba, że czegoś nie wiem o Abletonie. Tak jak Logic. Nie, Logic podobnie wypluwa. Tak, tam też nie można zrobić mono, tak. Chyba, że no, można. No więc wszystko jest stereo, ale wiecie, no ja lubię, żeby było stereo. Ostatnio strasznie, znaczy to już od płyty Dawida, gdzie tam to zrobiłem trochę nieudolnie, teraz już trochę lepiej, ta stereofonia mnie zajmuje strasznie. Głównie w dole, w niskich pasmach. Okej, czyli ty lubisz jak fruwa dołem. Tak, tak. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że jakby te czasy, żeby był dół mono, to już dawno mam za sobą, bo główny odbiorca muzyki to jest streaming, więc robienie miksu pod winyl jest jakąś głupotą. To już lepiej zrobić mastering pod winyl niż, wiecie. A na słuchawkach brakuje tych odbić od ścian, więc tam ta stereofonia by się przydała, nie? Chyba. Tak. No tak, ale z trzeciej strony na telefonie, na którym często ludzie słuchają, ciężko mówić o dole czy o stereofonii, nie? Chociaż no stereofonicznie już są w tej chwili, no. Tak, tak. Telefony są stereo. No tak, ale dom i słuchawki, no to już jest... A wiesz, a na telefonie, czy zrobisz mono, bas, czy ten dół niski bardzo, czy stereo, to i tak nie ma znaczenia, by tak tego nie słyszy, więc... Tak. To jedyna rzecz, że czasami słyszę rzeczy stereofoniczne tak wykręcone, że jak zrobię w mono, czy jak słucham właśnie w takich... To znika mono. To znika, nie? No to jedynie tyle, że znika część aranżu i trochę człowiek się gubi w tym, nie? Ale powiem wam, że ja, ponieważ tu ciągle siedzę, tak jak wy, pracuję i raczej, no tak no wiadomo, jak to w studiu, i byłem u kolegi, który ma jakiś high-endowy sprzęt i puścił mi coś z winyla. I ja tak słucham tego i w ogóle zapomniałem, że to jest winyl, wiecie, ja to wszystko wiem, ale zapomniałem o tym. I mówię, ty, coś tu się z fazą dzieje, nie? I on się przeraził, bo tam zapłacił kupę pieniędzy. Ja tam zacząłem patrzeć mu na kable, czy czasem nie jest coś podwracane, a potem sobie przypomniałem, że to jest winyl, który wiadomo, że to wszystko tak rozfazowuje, że jest jeszcze szerzej niż to wymyślili, nie? No to ja ci powiem w drugą stronę, że byłem kiedyś, nie będę wspominał gdzie, z kim i jak, ale w audio show audiofilskim w Warszawie, gdzie porównywali bardzo drogie pary głośników i mówili, że jedne grają szerzej. Ja tam przechodziłem tylko przez przypadek, bo akurat APS mieliśmy chyba gdzieś na wystawie w innym pokoju i mówię, kurde, mi to gra po środku i to był winyl. Oni puszczali jakiś winyl. Ja podszedłem do tego winyla. Się okazało, że to było mono. W sensie nagranie monofoniczne, wiecie, nie na półko. No tak, i mówię do tych panów, że wiecie panowie, bo tylko faceci byli, ja rozumiem, że coś wam tu szerzej i wężej, ale jak może grać szerzej, wężej, jeden kanał, nie? I zapadła taka cisza dosyć i zasugerowałem, że po prostu mieli tak szeroko tą drugą parę, wiesz, rozstawioną, no że tak, po prostu odbicia wpływały. Robiło się stereo. Nie, audio show to w ogóle jest specyficzne miejsce. Ja pamiętam, kiedyś właśnie też się wybrałem niechcący i jak zobaczyłem, jak z głośników za 200 tysięcy puszczają MP3, 128, to powiedziałem, to lecę dalej. No wiesz, może...
O to chodziło, nie? Żeby MP... Jeżeli MP3 tak dobrze brzmi, to sobie wyobraźcie. Błagam cię, błagam cię. Nie, mi się to podoba. Wiesz, to jest, ja wiem, że to jest inny świat i przecież się śmieją z nich, z tych high-endowców, ale wiecie, no to jest fajne, no mogliby pić piwo, no. Nie, no. Albo co najgorsze, łowić ryby. Albo mieć rybki w akwarium. Akwarofilia też jest specyficzna. Znaczy ja wierzę w to, że można usłyszeć te różnice, wiecie, bo tak naprawdę utwory brzmią codziennie inaczej, więc może on nie słyszy kabla, tylko po prostu słyszy inny dzień, prawda? Ale jakby tak. Wkręcanie się w to, dla mnie to jest taka fajne hobby. No. Fajne zajęcie. Drogie, ale fajne. No, tak, no, ale wiesz, kto Boga temu zabroni. Amen. Kochani, przypominam, że możecie zadawać pytania Bartkowi, więc to też jest dla was program. A ja cię, Bartek, chciałem zapytać o jakby proces powstawania albumu. Od czego ty zaczynasz, jak zaczynasz pracę nad albumem? Co jest dla ciebie ważne na początku? To znaczy... Przede wszystkim staram się poznać artystę. Ja działam trochę inaczej. Ja nie działam, wiecie, ja nie mam studia nagrań, ja mam swoją taką pracownię, więc ja jak robię od czasu do czasu reklamy, z których opłacam rachunki i te płyty, to ja tak robię trochę wolniej, poznaję tych ludzi, nie spieszę się w ogóle z tym. Nie mam żadnych godzin, że tam do 20 musisz wyjść, bo potem mam coś innego. Rozumiecie? Więc ja trochę inaczej pracuję, niż wiem, że się kiedyś pracowało, chociaż nie wiem, czy jeszcze się tak pracuje. W każdym razie staram się poznać tych ludzi. Spędzam z nimi dużo czasu po to, żeby wykluczyć pewne... Bo możemy zrobić co najmniej trzy rzeczy zazwyczaj, nie? Dlaczego trzy? Ponieważ więcej nie umiem. Umiem na dzień dzisiejszy, wydaje mi się, żebym sobie poradził z tymi trzema. Mówię o gatunkach jakichś takich, o takich kierunkach, nie? Że załóżmy, że to są trzy kierunki, w których czuję się na siłach, że mógłbym coś zrobić i poznając tego artystę, wykluczam pierwszy, a po tygodniu znajomości wykluczam drugi, zostaje mi trzeci i robimy ten trzeci. Czyli muszę poznać po prostu tą osobę. Okej. Okay. Dla mnie to mega dla mnie jest tak samo ważne, ale zawsze się wszyscy dziwią. Mówię, to co wy robicie przez dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy? Ja mówię, rozmawiamy. No właśnie, gadamy, no. Pijemy wina, palimy różne rzeczy, papierosy oczywiście też, trochę sobie słuchamy muzyki, różne rzeczy, za każdym razem inne. Tak. Z kobietami jest trochę trudniej, bo one, no wiecie, to jakby jest, jak za długo siedzisz z dziewczyną przy winie, to nie wiadomo, jak to będzie interpretowane. Ale też to staram się robić. Okej, okay, a drugi krok? A drugi krok, czyli tak już warsztatowo. No to ja raczej myślę na przykład o harmonii, o akordach, o tych rzeczach, myślę przez gryf gitary. Czyli raczej pracuję, zaczynam z gitarą. Teraz pracuję, już nie pracuję sam, tylko pracuję z kolegą Aleksandrem Krzyżanowskim, on jest pianistą. Więc mi się to podoba, że ja tą gitarę już coraz częściej odstawiam i Olek coś gra na pianie, ale raczej, no ostatnio to zmieniłem. Kiedyś zaczynałem od jakichś zajawek takich zrobionych na komputerze w samotności. A teraz razem z Olkiem staramy się trochę tak pisać te piosenki, jak się taka klasyczna szkoła, że wszystko jest wymyślone. Czyli są akordy, jest melodia grana prawą ręką. I nawet sobie tak wymyśliliśmy, że jeżeli on to gra i to jest fajne na fortepianie, znaczy, że jest fajne. A jeżeli jest jakieś dziwne, znaczy, że nie jest to fajna piosenka. Okay. Wiecie, o co chodzi? Na gitarze trudno jest zagrać melodię i harmonię, prawda? Naraz. Oczywiście są tacy, co grają, wiadomo, ale mi jest trudno. A na pianinie jest łatwiej, więc teraz właśnie przerabiamy taki sposób pisania piosenek. Okej, okay, ale dogadujesz tematy z artystą, czy przedstawiasz gotowe projekty swoje? Jak to jest? Bo tego też jestem ciekaw. Różnie. Na przykład mamy często jakąś swoją melodię do piosenki, tak zwany top line, ale bardzo często nie puszczam go artyście, tylko go proszę, żeby on wyrzucił z siebie jakiś top line. I on wyrzuca z siebie, ten artysta, no i potem sobie tak patrzymy i czasami weźmiemy część od niego, część od nas, bo na przykład refren nasz jest lepszy,
albo odwrotnie, jego artysty lefem jest lepszy. To raczej to jest taki miks różnych pomysłów na temat piosenki. Czyli ale jesteśmy zabezpieczeni. Mamy jakby jakąś tam melodię, mamy swoją. Gdyby się okazało, że artysta ma na przykład kiepski dzień dzisiaj i ma zły humor, nie? To wtedy coś tam mamy zawsze. Poczekaj, bo chciałbym dobrze zrozumieć. Rozumiem, że macie, że robicie aranż wstępny, tak, z waszą prewką, czyli z waszym, tak, z waszą linią melodyczną. Ale i potem prosicie artystę, żeby zaśpiewał coś do tego aranżu. Dokładnie. Okej, okay, fajny pomysł. Nie chcemy go sugerować tym, bo jak mu to puścimy i powiemy, a teraz wyszedł od siebie, to i tak będzie prawdopodobnie to jakaś opcja tego, co już usłyszał. Tak, za szyję. W ogóle mu tego nie puszczamy, liczymy po prostu na tą jego świeżą głowę. I on wyrzuca coś z siebie i potem sobie to miksujemy, te wszystkie pomysły. Także powiem szczerze, że jak się kończy piosenka, to ja już nie wiem, kto co wymyślił. Ale w ogóle dla nas to nie jest istotne, tak szczerze mówiąc. Okay. Dla nas w ogóle jakby to ego zostawiamy w ogóle poza studio, naprawdę. No, piękna sprawa. Nie każdy to umie, ale to jest cenna umiejętność. Tak, to jest duży problem, to przyznaję, że artyści teoretycznie są uzbrojeni w ego, nie? Jakby to jest ich napędza. Więc oczekiwanie, że oni tego nie będą mieli, to jest jakaś głupota, ale no, ale jakoś tam się to udaje. Umiejętność okiełznania jest fajna. Tak. Tak. Powiedz mi, jak pracujesz z wokalem, czy zdarza ci się, że... Czy jakie jest spektrum, że wchodzi, oczywiście może być tak, że wchodzi artysta, nagrywa ten wokal i po prostu to siedzi od pierwszego, drugiego, trzeciego take'u, ale czy zdarza się, że to jest dłuższy proces przy jednej piosence? Nagrywamy czasami 6 take'ów. Okej. I sobie je staramy potem się już sami w studiu przebrać. Okay. Ale też jest, zdarzają się takie sytuacje, że jest pierwszy take, który jest kiepski, drugi też jest kiepski, trzeci jest kiepski, to wtedy mówimy sobie, że może nie dzisiaj, no może jutro to nagramy. Czyli nie, jak już są 3 złe, to już wiadomo, że to nie ma sensu. Okej, okay. A robisz to u siebie? Czy jedziesz gdzieś? Robię u siebie, aczkolwiek wolę jechać gdzieś. Tylko że, co ciekawe, spotykam się z tym, że artyści w innym miejscu się stresują. Że przez to, że przychodzą do mnie tak często, to lubią już to moje studyjko i tam się czują dobrze i nie chcą wychodzić. Chociaż ja bym wolał wyjść, bo wolałbym nie nagrywać, tylko sobie siedzieć na kanapie i słuchać po prostu, wiecie, i jakiś dawać jakieś... Wytworzyłeś relacje, a potem wyciągasz artystę z bezpiecznego miejsca. Coś takiego. Tak. Więc oni nie chcą się ruszać, a ja bym się ruszył. No możesz ewentualnie znaleźć sobie asystenta do nagrywania. No tak, tylko że wiecie, no my to pracujemy w tym, że my tu nie mamy żadnej szyby, tak? Czyli jest cisza. Tak, tak. To ja tak nie słyszę tego w kontekście muzyki, więc to nic nie robi. Wszyscy... Mógłbym usiąść w słuchawkach. No, no tak. No ja mam akurat w tym nowym miejscu tutaj tą reżyserkę, ale i czasami nagrywam zespoły na górze w studio, w salonie moim osobno, ale są artyści, dla których przenoszę cały mój zestaw tam na górę mniej więcej i siedzę z nimi, bo to jest coś, co od lat robię i bardzo cenię sobie to, że nie masz szyby. Ja ta szyba dla mnie to trochę no, nie lubię. No, jak tu siedzimy, wszyscy nagrywamy bez szyby, no więc to o czym świadczy. No, Ja w ogóle nie lubię studiów nagrań. Tak. Nienawidzę, serio. Nigdy nic tam nie słyszę i jeszcze się śmieję, że im poważniejsze studio, tym bardziej nic tam nie słyszę. Serio. Byłem w kilku takich miejscach niby wypasionych. Włączam utwór, który słyszałem tak, u mnie, u kolegów, u tego, co ma high-endowy sprzęt, w samochodzie i mniej więcej wiem, jak to gra, a w tym studiu za cholerę tak nie gra. Więc nie ma opcji, że to studio dobrze brzmi, a te wszystkie miejsca, w których byłem, brzmią źle. Po prostu te studia, nie wiem, jak oni liczą jakiś inżynierowie jak z Politechniki te studia, pewnie tam się zgadza na jakichś wykresach, ale gdzie jest bas, ja się pytam. Gdzie? Nie ma basu, rozumiesz, co z tego, że jest liniowy, gdzie jest bas? Nikt nie ma liniowego sprzętu w domu. Wiecie, o co chodzi. Więc wszędzie tego basu jest, powinno być trochę więcej. I jestem w tych studiach, nie słyszę w ogóle basu. Nie? Sorry. Tak. Wyobrażam się, na studio nie ma basu, wychodzę. A to skoro jesteśmy przy odsłuchach, na czym słuchasz i czego używasz i czy zmieniasz to? Fokale, nie wiem jak jest, z membraną bierną na górze, jak to się nazywa? Biernym takim wooferem, tak?
Tak, tak na górze, tak skacze. No nie wiem, który to jest model, ale kojarzy go, tak. BM15, coś takiego, czy S, nie wiem, SM. Ale wszystko na tym robisz? Wszystko na tym robisz, czy zmieniasz sobie ocuchy? W sensie... Słychać mnie? Teraz widać, teraz bo tak. Ktoś mi zadzwonił, a miał nie dzwonić. Bo jestem na samolocie, więc nie kumam tego. Przez Wi-Fi dzwonił. Ale włączyłeś księżyc? Bo jeszcze księżyc trzeba włączyć. Kurde. Dobra, tu już tego teraz nie zrobię. Tutaj zadziałało. Ale byłeś, cały czas byłeś, nie zerwało połączenie. Tak. Okej. Okay. Czyli odsłuchy jeden czy więcej? Mam jeszcze Acoustic Energy One. To jest taki zestaw, który zgapiłem od Nigela Godrisha. Czyli tylko, że ja mam nowy model tych głośników, a on miał stary. I one te stare są ponoć trochę ciemniejsze od tych nowych. W każdym razie to jest Acoustic Energy One i końcówka Yamaha P3500S. I to jest jego zestaw, który on używał. No i ja go mam, ale rzadko. Znaczy nie, no to jest budrożny. No, czasami korzystam z tego. Okay. Wiemy z pewnego źródła, że nagrywasz na Ridzie, którego zresztą sam od ciebie odbierałem kiedyś do testu na Chandlerze. Tak. Prawda? Tak, to prawda. A to z czystej ciekawości, skąd wybór tego sitka? Dlatego, że najlepsze do tego, co robiłeś, czy jakiś inny powód? Dostałem go do testów i mi się spodobał. I został. Tak, ale no został, tak. Chociaż nie wiem, czy bym go kupił jeszcze raz. Nie, okay. Jestem zadowolony, wszystko tam jest okej. Okay. Bo on jest jasny, ale tak z tymi sibilantami sobie jakoś radzi, polskimi. Ale, a mimo, że jest jasny. Okej, okay. Ale wy używasz różnych mikrofonów dla różnych wokalistów, czy jedziesz na jednej sztancy? Raczej ja mam za mało ich. Mam jeszcze jakiś telefon Kena AR51 czy coś takiego. Mhm. I mam wstęgi, na wstęgach nagrywam. Muńka nagrywałem na wstęgach. Okay. To czasami te wstęgi, to wszystko. Jeżeli chodzi o pojemności, to raczej tylko ten Red. Dobrze, zanim wpuścimy pytania widzów, bo widzę, że już są, ja ci chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, która chodzi mi po głowie, no bo jesteś jednak twórcą no, niezliczonej masy przebojów. No, nie chciałbym. No, ale tak, no dobrze. Czy dzisiaj pokusiłbyś się o to, że potrafisz określić, jak taki przebój powinien wyglądać, z czego on się powinien składać? Kiedyś za czasów Beatlesów było tak, że tam było, powinien mieć 3-12, powinien być w takim tempie. Czy dzisiaj pokusiłbyś się o coś takiego jak przepis na przebój? No, wiesz co, to nie jest mój przepis, bo gdzieś to przeczytałem, ale sobie pomyślałem, że to chyba jest prawda, że dobrze jest jak top line, jakby, czyli na przykład MIDI melodii z daleka wygląda jak taka fala. Czyli czasami jest coś na górze śpiewane, czasami coś na dole. Jak to z daleka przypomni na taką falę, to raczej będzie dobre. Ja to kiedyś gdzieś przeczytałem i muszę przyznać, że jak jest ta fala, to mi się podoba. Że jakby to się mi zgadza też. Znaczy, raz na górze, raz na dole. Ja tej fali teraz, ja tą falę próbuję tam rysować, tylko zauważam, że tam, gdzie czasami przypadkiem jest ta fala, to mi się to podoba. Czyli, no wiecie. Ruch, po prostu ruch harmoniczny. Jest ten ruch, dokładnie, jest ten ruch, tak. I to chyba tylko, ale ja tego nie wymyśliłem, jak gdzieś to przeczytałem. Ale ja nie mam żadnego przepisu oczywiście, wiadomo. No, na pewno mi się wydaje, że jak się to robi długo, to z każdym krokiem zaczynasz zwracać uwagę na inne rzeczy. Mhm. Czyli najpierw zwracasz uwagę na to, potem na tam, jakby na takie rzeczy. No wiecie, o co chodzi. No, nie możesz ogarnąć tego wszystkiego naraz. Po prostu tego jest za dużo, jeżeli nie umiesz. No więc najpierw się bierzesz za tą pierwszą rzecz, i już ją ogarniasz, czujesz się z tym dobrze i potem bierzesz się za drugą. I tak po kolei. Tych rzeczy oczywiście jest nieskończona ilość. Więc tak. Ciągle sobie dokładasz kolejne. Nie możesz po prostu wziąć się za wszystkie. I to jest coś, co moim zdaniem młodzi producenci, no wiesz, oni teraz mają, są tacy, ci młodzi są niecierpliwi strasznie, nie? Na pewno są mniej niecierpliwi niż my byliśmy kiedyś w ich wieku. I oni też mają w ogóle problem z tym, żeby dźwignąć to, że to będzie taki długi proces, żeby coś umieć robić w tym.
Ale to naprawdę trzeba robić po kolei. Czyli najpierw po prostu, na przykład pamiętam takie czasy dawno temu, jaki był problem dla mnie, żeby uzyskać proporcje pomiędzy instrumentami takie, żeby to przypominało piosenkę, nie? A dzisiaj ja w ogóle o tym nie myślę. Ja w ogóle ani przez sekundę się nie zastanawiam nad tym, o, teraz będę robił proporcje. Ciekawe, czy mi się uda, nie? W ogóle tego o tym nie myślę. Po prostu to robię intuicyjnie, samo się to robi. I mało tego, nie spotkałem nawet od lat osoby, która by powiedziała, słuchaj, chyba jest za mało werbla, nie? Wiecie, a kiedyś pamiętam, zaczynałem, to co chwilę były skargi, tam za mało basu, stopy, nie wiadomo czego jeszcze, nie? Mhm. Znaczy było, wszystko było źle, krótko mówiąc, w tych proporcjach. A teraz w ogóle nie dostaję takich skarg, jak coś robię. No tak. Także no to... te rzeczy się po prostu uczysz i robisz je coraz lepiej i nieświadomie już je w końcu robisz, tak jak chodzenie. Tak. I robisz, wtedy sobie dokładasz następną rzecz. Więc ja dzisiaj na przykład się myślę dużo o tym i czuwam nad tym, żeby utwór miał dramaturgię. Mhm. No wiecie, o co chodzi. Mhm. No wiemy, tak. Szeroko pojęta dramaturgia. Czyli coś, czego na przykład nie ma w wielu piosenkach, moim zdaniem, polskich. Mhm. Szczególnie nie ma tego w hip-hopie. W ogóle nie ma dramaturgii, mimo że w hip-hopie takim poważniejszym jest. Mhm. No tak, no więc o tym dużo myślę ostatnio. O dramaturgii. To mówisz o tym procesie właśnie uczenia się i dorastania, co wiadomo, ta sławna reguła 10 tysięcy godzin, z którą można lub nie się zgadzać, ale to znaczy edukacja samego siebie lub z kimś. Wspominałeś, zanim zaczęliśmy program, że coś robisz coś, o czym niewielu ludzi wie, że zajmujesz się edukacją właśnie. Jak to wygląda u ciebie? Bo mnie to szczególnie interesuje, bo ja i Grzesiek jesteśmy w podobnej sytuacji, że chcemy się dzielić wiedzą i czy chciałbyś się z tym na ten temat podzielić? Jak to u ciebie wygląda? Znaczy ja staram się po prostu... znaczy rozmawiam rzeczywiście dużo z młodymi producentami, z młodymi zespołami, artystami, ale to są wszystko ludzie, którzy naprawdę zaczynają i nie mówię im o rzeczach takich technicznych, ponieważ uważam, że to wszystko jest na YouTubie, więc nie ma takiej potrzeby, żeby tracić czas, ale staram się bardziej ich coachować, bo uważam, że to wszystko jest kwestia głowy. Na przykład no mam po prostu dużo pomysłów w związku z tym, co zrobić bardziej w sferze głowy, żeby ci zaczęło iść, niż w kwestii technicznej, tak? Czyli że tam nie masz sukcesów dlatego, bo nie ogarniasz basu. Raczej tak nie jest, nie? Znam hity, które mają kiepski bas, światowe, i to w ogóle nie o to chodzi. No nie. Także bardziej skupiam się po prostu na takim coachingu trochę artystycznym. Nie wiem, czy robię to dobrze, szczerze mówiąc. Po prostu to robię, oni wychodzą zazwyczaj zadowoleni. Ale jeszcze nikt Grammy nie dostał, więc nie wiadomo, czy to działa. No wiesz, bo jeszcze nie są na tym etapie, jak są na początku, no to jeszcze parę lat pewnie, nie? No. Na to czekam. Podoba mi się. Myślę, no że Grzesiu mamy podobne spojrzenie. Mamy gotowość na pytania, Bartku? Od naszych widzów? Dobra. Mikołaju. Ja co, jak nie ma fal? No to kurde, nie popływasz sobie, no. No jak nie ma fal, no to są tacy artyści, z którymi nie ma fal. Znaczy zdarzyli się tacy w mojej historii i po prostu się rozstajemy. To oczywiście to nie jest kwestia taka, że ktoś jest głupi, tylko po prostu pracowałem z takimi artystami, z którymi się pracowało bardzo dobrze. Znaczy rozmawiało bardzo dobrze i bardzo ich lubię do dziś, ale nie jesteśmy w stanie napisać piosenki wspólnie. Więc są takie sytuacje możliwe. A propos braku fal. Tak, to nie ma wspólnego mianownika i tak się zdarza. Tomasz, ja chciałem tylko zauważyć, że da się w Abletonie zgrywać w mono. Trzeba kliknąć. Ale nie, zgrywasz to ja wiem. Mi chodziło bardziej o na przykład jak frizuje track, to on zawsze się frizuje w mono. Tak. W stereo. O to mi chodziło. No tak. No. No dobrze, czyli ponawiamy, jeżeli ktoś znajdzie sposób, jak to zrobić w mono, to będziemy wdzięczni. Pedrinho, Bartek, chciałbym spytać, jakie były dla ciebie kluczowe etapy w rozwoju, jeśli chodzi o kompozycje i aranżacje muzyczne? Co polecasz osobom, które głównie działają na tym polu? Czyli co polecam osobom, które piszą piosenki? Mówiąc krótko, kompozycja, aranżacja.
Polecam im coś takiego, co ja robiłem i wydaje mi się, że to jest fajne, że najpierw słuchasz muzyki nie swojej, tylko wiadomo, tam hit, piosenek, hitów innych autorów i jest jakiś utwór, który ci się bardzo podoba. Więc moim zdaniem to jest przydatne, żeby dowiedzieć się, co jest takiego w tej piosence, że ci się to tak podoba. Bo to nie jest takie proste, żeby się dowiedzieć, prawda? Wiecie, o co chodzi. To trzeba trochę się znać na tym, żeby wiedzieć, dlaczego mi się ten utwór podoba. I to jest jakieś, tak. To jest dosyć trudne, więc moim zdaniem to może potrwać nawet rok, żeby się nauczyć odpowiedzieć na pytanie, co podoba mi się w tej piosence. Ludzie nie wiedzą, co im się podoba zazwyczaj. Oczywiście ja to ćwiczę i dalej może się zdarzyć taki utwór, że ja nie wiem, co mi się w nim podoba. Dopiero ja muszę usiąść z gitarą i tam to przeanalizować i dopiero wtedy się dowiem, że to chyba to. Ale dobrze jest po prostu umieć słuchać analitycznie. Mój kolega jest reżyserem filmowym i mówił mi, że od momentu, kiedy skończył filmówkę, nie może już oglądać filmów tak jak widz, tylko już ogląda, widzi te po prostu wszystkie patenty i te sztuczki. Więc niestety trzeba wejść na tą złą stronę mocy i zacząć niestety tak słuchać muzyki właśnie jak fachowiec i pożegnać się z słuchaniem muzyki jak słuchacz zwykły. Ja się już jakiś czas temu doprowadziłem do takiej sytuacji, że nie jestem w stanie obejrzeć live'a po prostu, koncertu po prostu jako widz, bo zawsze, o, tam się pomylił, tutaj się machnęli, tu nierówno. Straszne to jest. Także jak już po prostu umiesz analitycznie tak słuchać, no to zaczynasz w końcu dowiadywać się o tych wszystkich sztuczkach. No a potem niestety to jest właśnie to najgorsze, że słyszysz te sztuczki w tych piosenkach i to ci zabiera już tą radość słuchania. Ale oczywiście od czasu do czasu zdarzy się utwór, który cię zaskoczy, bo jest nowa sztuczka, albo na przykład nie ma żadnej. Więc jakby to nie jest coś, co ci się już nie przydarzy, ale przydarza się coraz rzadziej wtedy. Super. Franek, co robisz, gdy twoja wizja utworu różni się od wizji artysty i wiesz, że twoja jest lepsza? Walczysz o swoje, czy artysta ma decydujący głos? Ja pracuję z takim, ja mam z artystami bardzo bliskie relacje i my nie mamy takich problemów, tego typu, nigdy. To znaczy, oni mi ufają, a ja ufam im. To znaczy, oni wiedzą, my się po prostu znamy i oni wiedzą, w czym mogą mi zaufać, a ja wiem, w czym mogę zaufać im, więc jeżeli sprawa dotyczy tych rzeczy, w których im ufam, to po prostu... Znaczy ja potrafię odpuścić. Wiecie, o co chodzi? Jak robię reklamę na przykład, to jest powszechne taka opinia, że robienie reklam jest o tyle ciężkie, że oni ci każą zmienić coś w tej piosence. Prawda? Zagrałeś trąbkę, oni mówią ci, żebyś ją wyrzucił. I to godzi w twoją tutaj artystyczną wizję i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam z tym problemu. Ja nie uważam, żeby ta trąbka robiła ten utwór. Ten utwór to jest dużo więcej niż ta trąbka, więc jeżeli oni mówią mi wyrzuć tą trąbkę, to ją wyrzucam, nie mam z tym żadnego problemu i tak. Podobnie mam z tym, jeżeli artysta, z którym pracuję, powie mi, że woli no wiecie, to są zazwyczaj niuanse, które nie są aż tak istotne dla mnie, według mnie w piosence. Natomiast nie było się takiej sytuacji, że mamy dwa utwory i artysta chce pierwszy, a drugi, to tak jeszcze nie było, raczej podoba nam się to samo. Dlatego pracujecie razem. Znaczy, być może byłyby jakieś spory, ale na samym początku. Ale na samym początku nie ma czym gadać, więc nie ma. Więc jak już kończymy i tam już jest to, o czym mówicie, to wtedy już się tak dobrze znamy, że nie ma tego typu problemów. A myślę, że relacja to podstawa w tej pracy. No to jest coś, co jest często omijane w ogóle, nie? Ja się często spotykam. Słuchajcie, to jest ciężkie, to jest coraz cięższe. Ja mam 46 lat. Pracuję teraz z bardzo młodymi ludźmi. Oni wszyscy w większości nie przekroczyli 30, czyli teoretycznie mogliby być moimi dziećmi. Ja mam sam dzieci, więc mi trochę to pomaga, ale znaczy ja tego nie robię na siłę oczywiście, ale staram się mieć kontakt z młodymi ludźmi. No doprowadza to do tego, że na przykład mam problem teraz z relacją z ludźmi w moim wieku, bo ciągle siedzę z młodymi i już się trochę przestawiłem na takie trochę inne, no wiecie, na wszystko inne, na inne rozmawianie, na inne myślenie o rzeczach i tak dalej, więc jak dzisiaj spotykam się z moimi ludźmi w moim wieku, to mam dysonans.
Okej. Okay. Mikołaj nasz, a jak to jest z tekstem? One powstają już do melodii aranżu, czy to właśnie podwaliny piosenki wychodzą od tekstu? Z tekstem jest w tej chwili, na dzień dzisiejszy, największy problem. Czyli kiedyś nie było takiego problemu jak dziś. Nie wiem, dlaczego tak jest. Znaczy, na pewno powodów jest jak zawsze wiele. Jednym z powodów być może jest to, że mniej ludzi w ogóle się tym zajmuje. Po prostu mniej ludzi się zajmuje pisaniem czegokolwiek niż kiedyś, być może. A drugi powód jest taki, być może też, że hip-hop taki jest bardzo popularny w tej chwili w Polsce i on jakby wytyczył nową drogę takiej narracji. I ludzie, którzy piszą piosenki, próbują, znaczy jest im trudno, ponieważ hip-hop ustalił jakby trochę inną poprzeczkę, gdzie indziej. I jak piszesz piosenkę, to chcesz jakby dotknąć tej narracji hip-hopowej, mimo że to jest piosenka, ponieważ ona jest silna, ta hip-hopowa narracja, ona jest autentyczna i tak dalej, z bezpośrednia, to jest wszystko super. I każdy to wie, nawet ten, który nie lubi hip-hopu, to czuję, że ten tekst do niego dociera. I ludzie, którzy piszą piosenki, próbują to uzyskiwać. Nawet podświadomie to próbują uzyskiwać, a to jest bardzo trudne, ponieważ tu jest melodia, jest ilość fraz skończona i tak dalej. Więc dzisiaj jest taka sytuacja, że naprawdę wszyscy dookoła mają mega problem z tekstem. Po prostu hip-hop bardzo wysoko dał poprzeczkę. Mało tego, nawet hip-hopowcy piszą piosenki też pomagając innym, tylko zaprzyjaźnionym artystom, teksty do piosenek piszą i też nie dają rady. Bo to jest naprawdę mega trudne, żeby napisać z tą narracją hip-hopową, wiecie, do tych ram piosenki, gdzie masz wszystko, ilość sylab jest ustalona z góry i nic nie możesz ruszyć, a jeżeli możesz, to tylko raz i tak dalej. Więc teraz jest naprawdę mega problem. Nie wiem, powiem wam, jestem zaniepokojony wręcz tym, co się teraz dzieje z tym. Okay. Jakieś wyjście z tej sytuacji? Nie wiem, no nowe pokolenie, no jakieś ludzie, którzy po prostu myślą o piosence inaczej, no. Mhm. Ja mam z głowy to, mimo że jestem już starym dziadem, że ja nie piszę tych tekstów, tak? Gdybym ja je pisał, to byłbym przerażony dzisiaj, bo to by oznaczało, że muszę robić to wszystko totalnie inaczej niż wcześniej. Mhm. Ale mówisz, ja rozumiem, że mówisz o przekazie emocjonalnym tekstu, tak? O wszystkim, w ogóle o wszystkim. No, kiedyś, forma. Kiedyś jakby to było normalne, że się pisało teksty poetyckie. Mhm. Takie, że to miało taki charakter trochę dramaturgiczno-teatralny. Mhm. I to było fajne. Ludzie kupowali bilet, wchodzili na koncert trochę jak do teatru, jak do jakiegoś innego świata. Tam ci artyści byli trochę przebrani. Wiecie, o co chodzi, wchodzimy do innego świata. A teraz hip-hop wprowadził coś takiego, że ten inny świat byłby postrzegany jako nieautentyczny. Czy to jest jakaś ściema, wiecie, no, oni udają, czyli że wiadomo, że ona taka nie jest i tak dalej. Więc ta poetyka jest wręcz źle widziana. Bo ona, bo nie mówimy teraz do siebie w języku poetyckim, więc to byłoby sztuczne, gdyby był poetycki. Okej. Okay. No tak, trochę to masz rację. Masz rację. No i teraz tak, poetycki nie, czyli tylko jakby te emocje, taka prawda, no ale wiecie, no nie wszyscy ludzie w tym tygodniu cokolwiek przeżyli, a mają tekst napisać, nie? Więc trzeba umieć to w sobie sztucznie generować. Więc ja tylko mówię, że im bardzo współczuję. Jest to naprawdę w tej chwili największy problem. Sam jestem ciekawy, czym to się skończy. Zobaczymy. Teraz dramaturgię buduje harmonia i odpowiednie instrumentarium. Nawet wokal jest tutaj chyba mniej istotny. Punkt, znaczy znak zapytania. Dramaturgia buduje harmonia i odpowiednie instrumentarium. No być może, nie wiem, no, różnie to z tym jest. Może tak być. Wiesz, no ja na przykład teraz zrobiłem, produkujemy taką piosenkę, gdzie tą dramaturgię zrobiłem w sposób bardzo chamski, czyli na masteringu jest refren podgłośniony. Tak. To się dosyć często zdarza. Tak, więc to jest taki chyba najtańszy sposób na dramaturgię. Ale wiecie, kiedyś bym w ogóle o tym nie pomyślał. A dzisiaj rozmawiałem z masteringowcem i powiedziałem mu, żebyśmy to zrobili.
Czyli jednak myślę tyle na ludzi. Tak, ale to znaczy, emocje też zmieniają się tylko patenty, ale nadal chcesz mieć tą dramaturgię, chcesz trzymać widza w... No. Tak. Szymon pyta, komu wysyłasz utwory do miksu i masteringu? Współpracujesz z Rafałem Smoleniem? Z Rafałem kiedyś współpracowaliśmy. Rafał masterował utwór Mało Miasteczkowy. A natomiast w tej chwili współpracuję z Piotrem Przedborą. Mhm. To jest taki młody chłopak, który świetnie słyszy. Mhm. I no, zaczyna tak naprawdę, chociaż robi to bardzo dobrze, ale zaczyna w tym sensie, że nie jest znany za bardzo w branży. Mhm. No ale Monikę Brodkę robiliście z Marcinem Gajko. Tak, Monikę Brodkę, chociaż nie, bo to było pytanie o mastering. A mastering, tak. Tak, mastering. Chociaż akurat mastering rzeczywiście. Nie, mastering robiliśmy gdzieś w Londynie, to w jakieś wypaśnione studio. Ale miks robił Marcin Gajko. Miks robił tak, Marcin. Mhm. Panie Bartoszu, co poradziłby pan nieznanemu songwriterowi posiadającemu 30 kompozycji ze wstępnymi aranżacjami, który sam nie jest artystą? Szukać artysty początkującego lub znanego, czy podjąć inne kroki? Na pewno nie szukać znanego. Tylko szukać kogoś nowego. Tak. Mówię tak dlatego, że znani artyści, nie wszyscy oczywiście, ale no, może się tak zdarzyć, że piosenka ich oczaruje, ale raczej artyści mają taki problem, zresztą wszyscy mamy ten problem, z takim nadawaniem wartości, czyli jeżeli utwór napisała nikomu nieznana osoba, to pewnie jest kiepski. Okay. Mhm. A jeżeli napisał go ktoś, kto ma trzy Fryderyki, to pewnie jest dobry. To oczywiście błąd, że tak ludzie myślą, ale większość ludzi tak myśli. Okay. Tak. Na czym ja korzystam. I dobrze. Mogę robić kiepskie numery. No. Tak, dokładnie. Paweł Wiski, gdzie szukać zleceń w przypadku produkcji dla innych artystów? No i znowu trzeba wrócić do tego, co mówiłem przed chwilą, że większość artystów naprawdę, bo to nawet nie jest kwestia tylko artystów, to jest też kwestia menadżerów, wytwórni, oni wszyscy raczej chcą pracować z ludźmi, którzy mają wyniki. Więc jeżeli zaczynasz i nie masz wyników, to po prostu lepiej się tam nie pchać. Ja się nie pchałem tam nigdy, szczerze mówiąc, tam na górę. Raczej liczyłem na to, że ktoś mnie zauważy. Więc pracowałem z tymi ludźmi, którzy po prostu ze znajomymi, z takimi, którzy gdzieś tam są w moich okolicach. Ale jest coś takiego, no jeżeli masz 10 milionów na YouTubie, to jest duża szansa, że ktoś do ciebie zadzwoni. A jak masz 500 tysięcy, to pewnie nie. To jest bardzo smutne, ale tak jest. Mało kto się na tym zna, wiecie, o co chodzi. Na tym się trzeba znać, żeby stwierdzić, że o, ta osoba ma talent. Tak. Więc w wytwórniach chyba nie ma za dużo takich ludzi. Menadżerowie też się bardziej znają na innych rzeczach, więc nie wiem, czy no po prostu jest mało takich ludzi. Producent by tego potrafił znaleźć, innego dobrego producenta. Co nie? No trochę tak. Akademię. Trochę tak. Akademia producentów. Okej, okay. Artur, następne pytanie. Na czym pracujesz, jeśli chodzi o software? I to już wiemy. Brzmienia, wtyczki czy analog? Różnie. Zrać trochę szczegółów. No więc tak. Na jakich brzmieniach chodzi o syntezatory? No, myślę, że tak, czy ewentualnie jakieś kosztowe rzeczy. Używam Profeta 12, którego nikt nie używa oprócz mnie. Używam Voyagera, Muga i używam Euroraka, który jest gdzieś z tyłu, tam jest dużo tych modułów. Ale nie do wszystkich rzeczy. Na przykład nie używam raczej analogowych instrumentów do basu. Mhm. Znaczy, że... Przepraszam, nie, no używam. Czasami używam, dobra. To nie wiem. Lubię je łączyć. Mhm. Okej. Okay. Ale też nie zawsze. Różnie, słuchajcie, to jest... Z VST-ków używam... mam taką zasadę,
że staram się trzymać czegoś, co umiem, na czym się dobrze, co dobrze znam. I na pewno jest takim instrumentem serum. Serum znam bardzo dobrze. Mógłbym uczyć ludzi pracy na tym. Co tam jeszcze trochę znam? Spire, tak, chyba też trochę znam, ale trochę słabiej. I głównie na tych pracuję, najwięcej na tych, bo na nich jestem w stanie zrobić większość rzeczy, które chcę zrobić. Mhm. A jeżeli używasz sampli, to sam się bawisz w samplowanie, czy korzystasz z gotowych, modulujesz je? Nie bawię się w samplowanie, nigdy tego nie zrobiłem. Nie, może przepraszam, w latach 90. kupiłem sobie sampler ASR-10 na Sonicę i wtedy trochę samplowałem, ale to tak bardziej, bo tak wszyscy mówili, że tak trzeba robić. Natomiast ogólnie nie sampluję. Nie robię tego. Okej, okay. Tam jeszcze było pytanie. Ale nie, Janko... Ponieważ ja robię piosenki. Piosenka zazwyczaj ma taką strukturę, że tam potem trzeba zmienić akord, a już nie mogę zmienić, bo już jest ten akord tutaj jest i ja nie mogę z tym nic zrobić, więc to mnie zniechęca. Wiem o tym, że są piosenki, które mają sample i wszystko się zgadza i tak dalej, ale ja ogólnie mnie to zniechęciło kiedyś do samplingu, więc nie sampluję, w ogóle tego nie robię. Może kiedyś ukradłem komuś jakąś stopę. No, to było trochę dawno temu. Teraz się wydało, poszło w świat. Ale ją spiltowałem i wziąłem tam dół. Prawda jest taka, że stop jest tyle, że już można sobie podarować. Nie, już nie spoko, przedawniło się już. Przedawniło się już. Tam jeszcze Janko zadał pytanie o pluginy. Myśmy je ominęli niestety. Mikołaj, jeżeli możemy wrócić. Ulubione pluginy, na szybko. Ja ulubione. Myślicie, że ja... Aha, płyczki do obróbki, okej. Okay. No jestem taki, no, na przykład lubię bardzo kompresor Abletona, ten taki software'owy. Firmowy. Tak, lubię coś, co się nazywa, już będę czytał, nazywa się to... Ale nie podglądaj. Suti, tak? Dobrze czytam? Dobrze czytasz, świetny, świetny proces. Czyli ten wtyczka OEK-a. No. Dokładnie, to lubię. Lubię, może nie będę mówił o tym, co lubię, bo to jest nudne. Powiem ci, czego nie lubię, a wiem, że wszyscy lubią. Nie lubię FabFilter. Nie lubię w ogóle tej firmy i tych pluginów. Co lubię? Soundtoysy trochę lubię. I to chyba wszystko. Lubię tą całą serię tych pluginów Aquarius, kojarzycie? Akustyka. Tak, tak, nie mam. To bardzo lubię, ale to mi strasznie miażdży procesor, ale to uwielbiam. No tak. Korekcje są chyba najlepsze, jeżeli chodzi o te pulteki, to lepszych nie słyszałem. Tych mówię o kopiach pulteka teraz. Czyli nawet uład wymięka. Nie mam, nigdy nie pracowałem na uładzie, więc nie wiem. Okay. Bartoszu, czy jest jakiś sprzęt lub plugin? A no, ale to jakby trochę podobna sytuacja, nie? Ogromne wrażenie. Pet, który nie zrobił na tobie wrażenia, będzie łatwiej. No to właśnie mówiłem. Mówiłeś, no tak, to już jest dubel pytania. Tak, to znaczy tak. Bartek, mówiłeś, że masz marzenie, żeby mieć światowy hit od piosenki... Poczekaj, bo nie zrozumiałem tego. Bartek, mówiłeś, że masz marzenie, żeby mieć światowy hit. Od piosenki produkcji zależy tylko 20%. By trafiło to do znanego artysty i wtedy może będzie... Jakie są inne czynniki? No... Okay, ja nie mam pojęcia o tym, jak działa światowy biznes muzyczny, więc trudno mi jest powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby to się udało. Bardzo bym chciał, to jest moje marzenie w tej chwili, żeby napisać piosenkę dla dużej gwiazdy zagranicznej. I nie mówię tak dlatego, że spod oczywistych, prawda? Tylko mówię to dlatego, że ja muszę sobie znaleźć jakiś cel, czego się nie da osiągnąć. I naiwnie wierzyć, że to się może udać. Więc to jest właśnie teraz coś takiego. Okay. Czy ja cokolwiek robię w tej sprawie? Nie, nic. Nawet nie uczę się angielskiego. Ale myślę, że to się może kiedyś wydarzyć, jeżeli będę się rozglądał dookoła w tej sprawie. Max, kolejne pytanie. Cześć Bartek, mówiłeś kiedyś, że starasz się robić dźwięki sam, nie z presetów, na przykład kick syntezatorowy. Skąd bierzesz pomysły na oryginalne brzmienia? Czy jest w tym element przypadkowy? Mówimy o stopie, tak? To jest przykład, że na przykład zrobiłeś kicka.
Uważam, że, zrobić dobrą stopę to jest w ogóle coś... Ja się śmieję z tych ludzi takich, co się śmieją z techno, nie? Wiecie, że techno to jest jakaś prymitywna muzyka, nie? Totalna bzdura. Zrobienie dobrej stopy jest tak samo trudne, jak napisanie dobrego refrenu. Więc to jest coś, co mnie pasjonuje, oczywiście. To jest w zasadzie sound design, tak? Nie ma to nic wspólnego z pisaniem piosenek, ale jest to coś niesamowitego i ciągle to robię. Cały czas szukam stopy, która po prostu mnie rozwali, brzmienie tej stopy. Zazwyczaj mastering mi trochę tą stopę psuje. Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z Piotrkiem przed Borą o tym, bo masterujemy utwór do Męskiego Grania, który żeśmy napisali tutaj z Olkiem. I się zastanawialiśmy właśnie, co tu zrobić, żeby ta stopa nie traciła dołu przez to, że ją tak się miażdży. Także to jest trochę problem, że mastering trochę zabiera ten taki najniższy dół. Ale Piotrek ma tam jakieś pomysły na to. W każdym razie rzeczywiście robienie tej stopy mnie pasjonuje. W tej chwili robię stopy w taki sposób, nie wiem, co wy o tym myślicie, ale nie spotkałem się nigdzie na żadnym, żeby ktokolwiek mówił o takim sposobie, a ja uważam, że on jest niesamowity, że większość ludzi robi stopy albo syntezatora, tak, czyli jest to rozstrojenie oscylatora, albo przez layering, nakładając tam 17 stóp na siebie. To jest najgłupszym pomysłem świata. Ja oczywiście też to przerabiałem, wiadomo. Tak. Tego oczywiście nie robię. Czasami się przypadkiem zejdzie faza tak, że po prostu wow, nie? Ale to brzmi. A to jest jakiś przypadek. Zazwyczaj jest jeszcze gorzej. Więc ja ostatnio robię stopę w taki sposób, że nie każę głośnikowi robić za dużo rzeczy naraz. Czyli najpierw mu każę zagrać na przykład 200 Hz, a potem każę mu zagrać 40. Czyli jedno po drugim, a nie naraz. Bo kiedyś myślałem, że to trzeba zrobić naraz. Ale potem jak zacząłem analizować, jak działa stopa syntezatorowa, że jest to rozstrajany syntezator, czyli głośnik nigdy nie gra więcej niż jednego sinusa. Naraz. Prawda? Zawsze gra tylko jeden. I zacząłem to stosować właśnie przy robieniu stopy i to powiem wam, czyli się sprawdza. Mówisz tutaj o czasie, że Tak. Że w czasie, oczywiście to jest bardzo, bardzo blisko siebie. To jest niesłyszalne, że ten sap, ten niski dół jest chwilę po tym pierwszym. Oczywiście tam jest jakiś fade, prawda, żeby nie strzelało. No. Ale to ucho nie słyszy tego. Nie. Ja nigdy o tym nie słyszałem. Tak robić. Ja też nie słyszałem, ale ja zacząłem tak robić ostatnio i to kurde mi działa, nie? To znaczy, bo jeżeli chcę zmienić charakter tej stopy, to wystarczy, że zmienię tylko tą pierwszą i mam coś innego, a dół mam wciąż ten sam, który chciałem, wiecie. Mogę tylko korygować jego długość. Znaczy ja przesuwam, zdarza mi się przesuwać coś do przodu, żeby był efekt precedence effect, żeby było głośniej tylko dlatego, że jest wcześniej. Ale ze stopą tego nigdy nie robię. Kurde, ciekawe, patrz. No bo mam dwa traki, nie? I ten niski dół zagra wtedy, kiedy ten wyższy skończy. Coś takiego. Okej, czyli ten kick, sam klik jakby jest pierwszy. Tak, potem jest cisza. I dzięki temu mi się nic nie fazuje, wszystko jest z grubsza tak, jak miało być. No, to ja mam problem z paroma kolegami, którzy fazują, bo akurat ja jestem w kontekście akustycznych produkcji, czyli bębny u mnie najczęściej są akustyczne, że równają, wiecie, wszystko razem, tomy z overheadami i piki są wszędzie takie same. Ja mówię, jak możesz je tak samo... ograniczasz dynamikę, bo od razu wywala pik, a poza tym nie ma grubości, nie? No bo nie ma miejsca, wszystko się dzieje naraz. No to jest podobne. To jest bardzo ciekawe, powiem ci, że to rzadko mnie ktoś zaskakuje, a tutaj jestem... Ja sam jestem tym zaskoczony. Chodzę po miejscu i wszystkim mówię o tym. Ja kiedyś używałem layeringu właśnie stopy, ale na zasadzie takiej, że część grała dół, a część grała na przykład samego klika, tak? Czyli jakby ten patent, ale faktycznie tam się zaczynają problemy fazowe i zazwyczaj jest gorzej niż lepiej, to prawda. Ja pamiętam, że kiedyś grałem z przyjacielem, nagrywaliśmy fortepian na wiele mikrofonów, bo lubię takie rzeczy robić i wylądowaliśmy z górą fortepianu na zupełnie innej parze mikrofonów, a zdałem na innej. Jakby zrobiliśmy tak jak z głośnikami, wiecie. Ale to jest dobre. Ja zacząłem stosować ostatnio, jak robimy pianino, nagrywamy fortepiany, czy pianina na brzmieniach VST, to, które wiadomo, że nie brzmią zbyt dobrze, to zaczęliśmy używać taki patent, który też jest autorski,
że tą partię fortepianu kopiuję na dwa ślady i dzielę to na dwie ręce. Że jeden trakt gra jakby lewą rękę, a drugi gra drugą. Wtedy mam lepszą kontrolę, bo kompresuje to wszystko niezależnie. Tak. I czasami jest tak, że chcesz więcej dołu, to sobie to możesz do tego dołu dorysować, czasami chcesz mniej. Tak. I to jest dosyć fajna metoda. Tak, fajne. No, tego nigdy tak nie robiłem. Ale masz dwa piana. Nie chodzi o to, że masz jedno piano i dwa traki MIDI, tylko masz dwa traki MIDI z pianem. Z tym samym. Tak. Możesz oszukać i ten basowy może być w ogóle mieć trochę więcej góry, prawda? Bo jest basowy, więc pewnie ma za dużo basu. Możesz oszukiwać i tam się nic nie będzie działo, bo te dźwięki się nie dublują. Tak. No. Wybiła właśnie godzina 9. No to ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie i niestety nasze spotkanie musimy pomału kończyć. Sławek zadał. Czy dzisiaj pracuje pan jeszcze z artystami mniej znanymi? Tylko dlatego, że piszą dobre piosenki? Czy to dzisiaj za mało? Nie pracujemy z artystami mniej znanymi, głównie z tego powodu, że wytwórnie nie są w stanie nic z tym zrobić. Czyli okay. Z tym nie są w stanie wypromować tego artysta. Mhm. Za bardzo. Mhm. Tylko z tego powodu. Oczywiście, no wiecie, mamy dużo pracy, więc ogólnie tych propozycji jest dosyć dużo. I na pewno byśmy podjęli się pracy z kimś nieznanym i tak dalej, ale po pierwsze musielibyśmy to usłyszeć, bo nie wszyscy wysyłają mi piosenki na Facebooka. Niektórzy wysyłają, a nie wszyscy. Raczej jest to niewiele osób, więc nie wiem, nie znam wszystkich piosenek. Mhm. Mhm. Takich, czy artystów takich nieznanych. Myślę, że jest to możliwe, że ktoś mnie po prostu oczaruje i po prostu za darmo robimy płytę. Znaczy płytę czy piosenkę. Płytę to może nie, no ale piosenkę byśmy zrobili na ludzie za darmo, gdyby nas to jakoś oczarowało. Mhm. No tak, ale to oznacza, że można przyjść do ciebie normalnie po kompozycję, zapłacić i wtedy jasne robimy, tak? Czy też nie? No jeżeli kompozycję mam pisać komuś nieznanemu, no to nie, no on musi mi czymś zaskoczyć, czy musi być coś wow, naprawdę. Jeżeli to osoba ma jakiś niesamowity głos, to tak. Okej. Okay. No dobra. Kurczę, zawsze mamy za mało czasu. Chris, musimy coś z tym zrobić. Ta godzina pęka po prostu. Strasznie. No cóż. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie zawsze należy do Chrisa, więc oddaję tobie głos. Szanowny panie Bartoszu, ostatnie pytanie brzmi. Jako że wiemy, że zapoznałeś się z naszym dekalogiem producenta, tak. Moje pytanie jest generalne. Jak to czujesz? Czy uważasz, że taki materiał może pomóc młodym producentom w ich procesie edukacyjnym? I co byś zmienił, jeżeli coś byś zmienił? No więc ja uważam, ja bym nic nie zmieniał. Coś tam może bym zmienił, ale po co wam to? A to mów. To ja bym nie, dobrze, nie psuj. Na pewno bym z tym masteringiem nie mówił o tym, że ten mastering jest czymś takim, jakimś osobnym procesem, tylko bym powiedział, że to jest właśnie część komponowania dzisiaj. Okej. Okay. Dlatego, między innymi dlatego, że to jest w sposób łatwe. Kiedyś było to trudne, dzisiaj to jest coraz łatwiejsze. Z wielu powodów. Mhm. Więc to w zasadzie może to robić, może się tego nauczyć moim zdaniem. Ale mówisz o masteringu czy o miksie? Bo teraz... Mówię o miksie. A, o miksie, okej. Okay. Czyli tak, miksie masteringu. Że to jest część kompozycji. Tak. Więc i może to robić każdy. No. Nie musi skończyć jakiejś, nie wiadomo, jakiejś szkoły. Po prostu będę robił to intuicyjnie, czegoś tam się dowie w internecie i tak dalej. A wiecie... Wiesz co, okej, tylko to jeżeli dotyczy to produkcji syntetycznych, to tak, to się zgadzam. Ale czy podobnie jest, jeżeli uważasz, mówimy o produkcjach akustycznych, gdzie masz bębny akustyczne, masz basistę, gitarzystę? Myślę, że tak, że to... Po prostu to jest taki odruch, twój odruch. Jeżeli robisz coś źle, to jest po prostu złe, to zaczynasz ręką ruszać tą myszką w taki sposób, że nagle jest dobre. Czyli jeżeli sfazowałeś wszystkie mikrofony, w ogóle nic się nie zgadza w brzmieniu bębnów, to i tak będziesz dążył do tego, żeby to w końcu brzmiało tak, jak chcesz. Nałożysz na to jakieś chore korekcje i tak dalej i w końcu doprowadzisz do tego,
Oczywiście ktoś, kto się zna, powie, chłopie, coś ty zrobił, mogłeś to osiągnąć 3 razy szybciej i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Po prostu no i tak osiąga to, a może się jeszcze okazać, że przypadkiem osiągnął coś, czego nikt nie osiągnął, bo nikt na to nie wpadł. No, wiecie, no Al Schmidt znany był, Al Schmidt z tego był znany, że nie miał żadnej kompresji EQ i dupsko urywało, nie? Przy nagraniu, no właśnie. Więc to więc... też jest miks. Miksowanie tak, tak. jest wybór mikrofonów i pozycjonowanie, to też jest miks dla mnie, nie? Już. No, no, oczywiście, ja mówię o tym, że nawet jeżeli po prostu odruchowo, jeżeli coś jest, nie wiem, jazgotliwe, to odruchowo usuniesz ten jazgot. Dokładnie tak. No. Koniec. I to nie jest tak. Czekaj, a teraz usiądę i będę usuwał jazgot. Po prostu zrobiłeś to, nawet nie wiedziałeś kiedy. No. Tak. Ręka ci to zrobiła. Hmm. Bartku, bardzo ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Mnóstwo fajnej wiedzy. Mega inspirujące. Bardzo. Ja również dziękuję. Powiedz mi, czy zechcesz przyjąć nasze zaproszenie do naszego VIP roomu, który jest na Facebooku, do grupy zamkniętej, gdzie są poprzedni nasi goście odcinków. Spotykamy się tam co wtorek o godzinie 20. To oczywiście nie jest obowiązkowe, bo każdy ma swoje zajęcia. Ale jeżeli będziesz miał tylko ochotę, o Pedrinho, czy będzie szansa z tobą porozmawiać w VIP pokoju we wtorek o 20? To czyli za tydzień. Mhm. Czyli za, no tak, w przyszły wtorek. Nie strzelamy do ciebie z tej odpowiedzi. Dobrze, teraz. Znaczy, postaram się, no to trudno mi jest teraz planować, bo u mnie to jest co chwilę co innego. Jasne, natomiast ja zaproszenie... Ja mam w ogóle taką filozofię, a propos tego dekalogu, jeszcze tylko powiem, i a propos tego, co tu mówicie o tym VIP roomie, ja mam taką filozofię, że po prostu jak się dużo gada o tym, co się robi, to się więcej uczysz, jak gadasz o tym. Nawet jak gadasz bez głupoty, to i tak się uczysz. Więc ten dekalog jest zawsze jakiś pretekst, żeby o tym gadać, prawda? Mhm. O tych etapach, historia, piosenka, co to jest piosenka i tak dalej. Więc ja lubię o tym gadać, bo dzięki temu czegoś się uczę, jak o tym gadam. Czasami się wpadnie na coś w ogóle przypadkiem. Nie? Tak, tak. Także im więcej gadania o tym, tym chyba lepiej dla wszystkich. A tak. Ty kolek producenta pobierzecie na naszej stronie, na setkę.pl i tam jest do pobrania za totally free. Bartek, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Kochani, dziękujemy, że byliście ja z nami. Dziękuję. Zapraszamy was do polajkowania kanału, do subskrybowania, jeżeli wam się podobało i widzimy się z wami za tydzień o 20. Dziękujemy Mikołajowi też. Pa. Cześć. Pa, dzięki. Cześć. Witamy was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak, dzwonkujcie. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszamy Mikołaj. Tak, oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, pomyślmy, tak, o jest. A ja mam tu organki. Nawet nie możemy przerwać. Półtora metra za nami, okej. Okay. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania, no to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem nam to wyjdzie... Dobrze. Dokładnie. O, traktorzysta. Traktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. I od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjne. No to skoro tak, to okej. Okay.